Oryginały, jak jeśli nie powojenne zaraz. Super, super, to będzie super. Gdybym wiedział, to bym posprzątał. Nie, właśnie nawet nie posprzątamy. O, fajny. Super. Blachownia. Jesteśmy z właścicielem. Pan Łukasz Guziak. Dobry. Dziękujemy za życzliwość. Dziękujemy za zaproszenie. Zaraz wejdziemy do schronu prywatnego, zbudowanego w czasie II wojny światowej. Zobaczymy, co w nim jest. To nie jest schron, który jest udostępniany dla każdego. To jest tylko i wyłącznie życzliwość pana Łukasza, gospodarza. Schodzimy na dół. Ale wyłącz mnie, bo potrzebujemy latarki. Potrzebujemy latarki, ale wyłącznik jest super. Oryginały, jak jeśli nie powojenne zaraz. Super, super, to będzie super. Gdybym wiedział, to bym posprzątał. O, fajny! Dobrze, proszę Państwa, więc tak, zadaszenie jest powojenne, specjalnie zrobione tutaj. Tak, pierwsze, co się rzuca w oczy, schron wykonany z cegieł. Przynajmniej tutaj w tej części. Nigdy tutaj nie byłem, ani nikt z nas. Proszę zwrócić uwagę na, jak instalacja wygląda. To jest instalacja powojenna, co prawda, ale tak to wyglądało. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. No wspaniale to jest. To jest po prostu wspaniałe. Idziemy dalej. Zobaczymy tutaj, jak jest skonstruowany. Proszę zobaczyć cegły. Jest to konstrukcja mieszana. Tu, proszę zobaczyć. Góra jest zrobiona z betonu, a dół, fundament jest zrobiony z cegły i tak na całym schronie, na całej długości schronu tak to jest. Podobne. Pięknie tutaj po prostu możemy zobaczyć, jak schrony wyglądały, tak? To daje nam takie doświadczenie tego, jak naprawdę mogły schrony wyglądać i jaka atmosfera była w schronach. Także proszę zwrócić uwagę tutaj. Przepięknie to jest. Schron wykonany, tak jak już powiedziałem, w całości. Nie chcę tutaj sugerować metodą chałupniczą, ale tak to wygląda. Tutaj jest kolejny raz, tak? Jest rura porcelanowa z instalacji kanalizacyjnej wykorzystana i tutaj mamy, proszę zobaczyć, schron. Tutaj są jakieś elementy, podejrzewam, że to są powojenne już. To tak wygląda. Zobaczmy tam dalej. I tutaj się chyba schron kończy. Tak? Kończy się już. I to prawdopodobnie było drugie wyjście z tego schronu. Nie, jest dalej. Tak, tu jest jakaś szczelina jeszcze. Proszę zobaczyć tutaj. Tu jest niesamowita ściana przypodmuchowa. I zobaczmy. Proszę, nie, niesamowite. To jest niesamowity schron. Sławku, wchodź do środka. To jest po prostu wyjście ewakuacyjne. Nie, niesamowite. O cholera, faktycznie. Niesamowite to jest. Ja cię kręcę. Tego nie ma w Kędzierzynie nigdzie. Proszę zobaczyć. Wyjście ewakuacyjne. Nie no, coś. Nie no, to po prostu. Coś niesamowitego.
Szok. To jest, jak Grzegorz to podpowiada, rodzynek. Po prostu rodzynek w naszym mieście. To jest czegoś takiego zachowanego, co chyba nie ma. Zasady BHP przede wszystkim. Widzę, że... To jest... Szok, niedowierzanie. Cudownie. Sławo, latarkę podaj. Kamera już jedzie. Włączona. Włączona cały czas. Pomogę. I wyjście ewakuacyjne. Wspaniale. Sławku, powiedz na żywo. Niesamowite. Niesamowite. To jest przygoda po prostu. Nikt się tego nie spodziewał z nas. Więc jeszcze raz pokażmy ten schron całościowo. Wyjście ewakuacyjne. Prawdopodobnie była drabina, bo nie ma nigdzie drabina drewniana. Nie ma nigdzie szczebli, nie ma innych jakby elementów, które mogłyby sugerować, że była jakaś konstrukcja metalowa, jak służąca jako drabina. Musiała być drewniana. Tutaj się schodziło. Wąskie wejście, ścianka oporowa. I proszę zobaczyć, tutaj wejście. Niesamowity schron, naprawdę to jest... Piękny. Drodzy Państwo, szczęśliwcami są ci, którzy mają prywatne schrony. Zazdrościmy im. I dziękujemy za to, że umożliwili nam tutaj wejść. I tutaj wychodzimy. Zagospodarować go, nie? Zazdrościmy prywatnego, fajnego, ślicznego, jednego z najładniejszych schronów, jakie widziałem. Panie Łukaszu, ślicznie dziękujemy. Nie ma sprawy. I cały powiat kędzierzyńsko-kozielski za umożliwienie nam pokazanie tej sztuki bunkrowej. Dziękujemy. Nie ma sprawy.